dom, w którym jesteśmy, czyli Rydlówka, to od ponad 100 lat jest własnością rodziny. Lucjan Rydel przed śmiercią, mając świadomość tego, że umiera, napisał testament, w którym powiedział, żeby dom sprzedawać w ostateczności. I ta ostateczność Bożej pomocy nie nastąpiła. Cała przestrzeń muzeum w Rydlówce jest wypełniona pamiątkami po pierwsze, malarzach, którzy przyjeżdżali do Bronowic na plenery po to, żeby malować malowniczą okolicę. Bywali tutaj Delavaux, bywał tutaj, wręcz mieszkał, zadomowił się tutaj Włodzimierz Stettmajer, a do niego przyjeżdżali jego koledzy z Akademii. Izba Taneczna, która jest tutaj w przestrzeni, to miejsce autentycznego wesela. Tu ono się odbywało, tutaj tańczono, tu się bawiono, tu pito wódkę, tutaj pewnie też się za łby brano w trakcie wesela. Myślę, że to jest jakby taki obowiązkowy punkt na mapie kultury Polski i zachęcamy wszystkich, zarówno mieszkańców Krakowia, no ale przede wszystkim osoby przybywające do naszego miasta z całego kraju, mogły w tym miejscu natknąć się atmosferą, która panowała 118 lat temu, kiedy tutaj odbywało się właśnie wesele opisane później przez Stanisława Wyspiańskiego. W 60-tych latach, kiedy powstało tutaj muzeum, profesor Stanisław Waltoś wraz z Anną Rydlową wówczas wymyślili ten taki obyczaj, że to osadzenie chochoła trafiło w istotę tego, co się tutaj dzieje. Z tego miejsca dziewczynka zobaczyła chochoła, a pan młody stojąc w izbie tanecznej mówi: przyjdź chochole, no to oczywiście to są nieśmiertelne zwroty z samego wesela.